Siema, Syzron Żółty, a to jest pierwszy odcinek z serwera testowego 9.17. No jest godzina trzecia w nocy, więc trochę ciszej będę dzisiaj mówić, mniej energiczny, ale że jutro nie mam czasu, to po prostu muszę to nagrać teraz. Słuchajcie, co dodali w tym serwerze, znaczy ogólnie w 9.17, to chyba wiadomo, szwedzkie drzewko, coś co moim zdaniem nie powinno istnieć tak naprawdę. A to z dwóch powodów. Po pierwsze, są to czołgi naprawdę już trochę nowocześniejsze. Taki STRV-103B, no to zobaczcie jak to wygląda. No przecież to jest jakiś statek kosmiczny z Gwiezdnych Wojen. No to naprawdę nie wiem kto to zaprojektował. To po pierwsze. A po drugie, to całe zawieszenie hydrauliczne. Jeszcze tego nie testowałem, aczkolwiek też mi się to średnio podoba. A po trzecie, bo jeszcze jest jedno, ten oto czołg Krawwagen, czy jak to tam się nazywa, moim zdaniem jest teraz na równi z E5, naprawdę. Czołg, który ma pancerz, może grać na wieżę, ma super ciało oraz fajną mobilność. Naprawdę, czołg jest rewelacyjny teraz. Zobaczcie. 4 pociski w magazynku, 2,75 czas pomiędzy pociskami, 28 to czas pełnego przeładowania. 252 penetracji, 300 na goldzie, tutaj hity to jest gold, czyli jak na hity to nawet mało. 400 obrażenia standardowe, no to wiadomo, 0,36 celność na 100 metrów, no mogło być lepiej, aiming time 2,5 i to jest długo, to jest naprawdę długo. Ale zobaczcie, co my tu jeszcze mamy, 12 stopni opuszczania ciała, czyli to jest ta jedna z nielicznych rzeczy, które Szwedy mają po prostu zajebistą, już tak mówiąc. A w ogóle... Ej, chwila, czemu tu jest... Zobaczcie, tu jakby dostał pociskiem, nie? A ja nim jeszcze nie jechałem. Dziwne, żaden inny pojazd czegoś takiego nie ma, nie zauważyłem. Dziwne. Ale mniejsza. 12 stopni opuszczania ciała. Co prawda w górę jest tylko 10, ale 12 stopni... Naprawdę to jest coś. 2000 punktów życia, 110 pancerz kadłuba, aczkolwiek jest on mocno skontowany, wcale nie jest tak łatwo przebijany. Dolna płyta, wiadomo, to będzie łykać wszystko, ale wieża z przodu 225 pod takim kątem kolosalnym. Jeżeli zobaczycie jeszcze tak, no nie wiem, jak, o w sumie tak, zobaczcie, jeszcze jest tutaj tak skontowana. Wieża, jeżeli dobrze się ustawimy, jest nie do przebicia. No chyba, że jest artyleria, wiadomo. No a od boku 70, z tyłu 37, czyli już papierek typowy. W ogóle on od tyłu wygląda jak taki AMX. To są Szwedy, to są takie właśnie... to jest AMX-50B, ten Krawwagen, tylko że twardszy. No i trochę mniej mobilny, nie? Zobaczcie, 60 na godzinę do przodu, 20 koni na tonę, to jest też spoko, 32 obrót. Kamuflaż nie, 398 zasięg spotowania, tak więc też spoko. No i moduły, zobaczcie, wentylacja, skupiaczka i stabilizacja chyba tak. To na razie tyle, zaraz nim się przejedziemy. Jeszcze drugi pojazd, bo chciałem dwa czołgi zrobić dzisiaj. To jest ten STRV-103B, który ma to hydrauliczne zawieszenie całe. Tutaj dałem dosyłacz, wentylację i skupiaczkę. Jedno co mnie teraz dziwi, co robi Wargaming, to daje APCR-y, zobaczcie, APCR-y jako zwykłe pociski i jako goldowe. Co jest moim zdaniem trochę dziwne, ale tak samo ma ten nowy Patton, T26E5P chyba. Ten nowy premium amerykański, wiecie o którego mi chodzi. Ale wracając do działa tego czołgu. 105, 6,43 rate of fire, 308 penetracji, czyli naprawdę super, super. Nie wiem czy jakiś czołg, zaraz, chyba jak Panzer S100 tylko ma taką penetrację na podstawowych, zaraz sprawdzimy, jest jak Panzer S100, 299, nawet jak Panzer S100 na podstawowych nie ma tyle co Streetwagen, to się chyba mówi, nie? STRV, Streetwagen, 390 damage'a, czyli tak standardowo, 0,3 celność na 100 metrów, 3 sekundy skupiania, czyli jednak trochę długo. 1700 punktów życia, mało. I 40 z przodu, ale zobaczcie pod jakim kątem, patrzcie jaki to jest super kąt tego.
naprawdę to może dingać. Aczkolwiek niedużo. Może, ale nie musi. Dolna płyta, jak widzicie, no to jest tu. To jest chyba tu, no bo nie wiem, jak to inaczej określić, dolną płytę. Bok i tył 30, czyli papierek, wiadomo, od artylerii na pewno będzie wykać dużo, bo już jest tutaj tak mocno skontowany, naprawdę. Artyleria ma go na hita zapewne. Mobilność. 50 do przodu i ciekawostka, 45 do tyłu, czyli on równie dobrze może jechać jak Archer, ten brytyjski, tylko że Archer do przodu nie jedzie, tylko do tyłu, a ten i do przodu, i do tyłu. Obrót 3,37, przepraszam. Switch to Sage Mode. No to jest ten hydrauliczne zawieszenie. Nie wiem, czy ja to mam w ogóle ustawione. 2,5 sekundy. Jeszcze w ogóle z tego nie korzystałem. Spotting 368, czyli słabo. Ale cóż, no. Zobaczę jeszcze tylko w opcjach. Pozwólcie mi tylko zobaczyć controls. Jest X, na X się jest. Dobrze. To najpierw pojedźmy. Może STRV, bo chcę zobaczyć to hydrauliczne zawieszenie całe. Jestem tego ciekaw, czy to coś w ogóle pomaga, bo oglądałem na materiałach, jeden film chyba widziałem, gdzie ktoś używał tego hydraulicznego zawieszenia, ale jakoś w ogóle nie widziałem, żeby to się cokolwiek pomagało, naprawdę. Nie wiem. Wiem, że kiedy jest włączony ten tryb tego zawieszenia, to czołg może jechać 5 na godzinę do przodu. A dalej to już nie wiem. No i uroki serwera testowego. Zobaczcie, koleś tam u nich chce sobie, czy u nas potestować 8. Nie potestuje, same dychy. X to switch. Dobra, powiększę minimapę. Na lewo, wiadomo. Pojadę. Haeki 53, nie, bo myślałem, że może trochę więcej. Już się Ruscy odzywają na czacie. Ale dobrze, zobaczmy, jak to jedzie. No, przepraszam. Ale dobra, najpierw zobaczmy to zawieszenie. X. I co? Coś się stało w ogóle? O, co to? O kurde! O ja! Co to się stało, ty? A na dół chcę? No. O ja pierdziele! Teraz chcę się przyłączyć. Ja pierdziele! To jest rampa już! To jest jak laweta normalnie. A jak on chodzi dziwnie? Jakby mu się turbina załączała jakoś. Naprawdę dziwnie on brzmi. Inne czołgi tak nie brzmią, naprawdę. Albo dźwięki zmienili w tej grze? Nie wiem. Jest Kraftwagen. O, dobra. O kurde, odbiłem coś. Czekajcie. O, i teraz mogę zniżyć. Dobra. W ogóle ten celownik tak dziwnie wygląda, nie? Taki... nie wiem z czego. Taki artyleryjski trochę jakby. Dobra, powróć. Ale powiem wam... To jest ta rzecz, której nigdy bym się nie spodziewał we wocie. Znaczy, na pewno jedno wiem, że tej linii normalnie robić nie będę. Nie mam zamiaru, po prostu robię japońskich ciężkie. Jeszcze mi został TVP do zrobienia czechosłowackich. I radzieckie kończę już. Co to? A bo ja już zniżyć nie mogę, czyli muszę X nacisnąć. Teraz dopiero. Nawet 300 peny, zobaczcie, nie wystarczy na tego Kraftwagena. Ale to tak... Jakby ktoś wodę lał. Dziwne. Ale to, kurde... No to jest coś. Teraz jedź. Zróbmy rampę. To jest naprawdę... Nie wiem, jak to określić nawet. O nie, nacisnąłem ich. No dobra, trudno już. No, jedźmy dalej. Zobaczcie, co on robi, patrzcie. No i powiedzcie mi, czy to nie jest już... World of Tanks nie jest gotowy na coś takiego, moim zdaniem. Teraz mogę sobie X kliknąć. Okej, no i teraz mamy. Ledwo mnie widać.
Coś niesamowitego. Działko fajnie ładuje te 7 sekund. Takie przyzwoite, nie? Tylko największą rewelacją tego czołgu... O kurde, ale ja nie mogę obracać prawie tym działem. Największą rewelacją tych niszczycieli jest po prostu to, że mają to hydrauliczne zawieszenie. Nie? Nic więcej. Bo jakoś działkiem wcale takim mocnym nie dysponują. Teraz tu jest SRV. Nie dysponują jakimś fajnym działkiem wcale. Znaczy, przyzwoite jest, ale to nie jest jakaś... No nie chcę X. Jak już się naciśnie X, już nie można odcisnąć szybko nagle. O, 300 PN nie wystarczyło. Można detrakować, nie? To jest też... A ty gdzie mi? Dobra, magazynek poszedł. Jakby ten czołg jeszcze miał mieć magazynek... No nie, to już by była absolutna przesada. To już nie wiem... Nie wiem, jaki czołg by był bardziej OP. No chyba tylko E5. Bo moim zdaniem do dzisiaj E5 jest za dobrym pojazdem. Dobra. Bardziej odbił się. O! Dajcie X-a. Odbije się czy nie? Nie odbije. Dobra, dajcie mu tu gąseczkę. No, mnie zabije. Chyba, że mi pomogą jeszcze. Pomogli. 2500 już zrobione. Ale dziwne, że mi zablokowanych nie zliczyło, bo odbiłem coś. O kurde. A ciekawe, czy te kraty pomagają z przodu. No tak dziwnie wyglądają, jakby przyjęły coś, ale... No bo to chyba nie jest gotowy na takie coś, żeby jeszcze to przyjmowało. Tam jest jak Panzer, Kraftwagen. Naprawdę dziwne jest to zawieszenie. Jestem ciekaw, jeżeli szwedzkie czołgi coś takiego mają, to czy kolejne nacje, a czytałem coś już o kolejnych nacjach, będą coś miały takiego. Ale zobaczcie, na dół mogę tak dać? A do góry mogę tak dać. No nie no. I to... Zawieszenie jak brzmi, nie? O, są. Ej, co się dzieje? Aha, bo muszę tego X-a nacisnąć. To będzie trochę męczące z tym X-em, nie powiem. Aj. Wiadomo, to można... Wyłączmy to. Można sobie to ustawić, ten przycisk X. To nie musi być akurat... Może to być jakikolwiek przycisk, tak jak chociażby w tym modzie artyleryjskim. Co zmienia... No, punkt widzenia, tak to można nazwać. Punkt widzenia toru lotu pocisku. Tak to nazwę. Jest tu STRV, Stridswagen. No wyjedź, wyjedź. Nie wyjadą. Ja pierdziel, to obniżanie działa, to jest po prostu rewelka w tym czołgu. Ty dziwnie wyglądaj. Ten na X-ie, ja na X-ie i kto wyjedzie pierwszy? Sterwał. No pomóżcie mi z tym. Dostał? On chyba nie mógł obniżyć, co jest dziwne na Szwedów. Jak nie mógł obniżyć, działa. Dobra, ten tam jedzie. O, nie! W złym momencie! Wycofaj! Ło! Teraz. Teraz. O, dobra. Dobra. Dostał czy nie? O kurde, ty mój bohaterze. Dziękuję ci. Bym dostał bułę za darmo. Nie dostałem. Wiecie co? Fajne jest to zawieszenie hydrauliczne. Nie pal się. Fajne jest to zawieszenie hydrauliczne i tak dalej. Ale... Zanim to się kliknie, to działo kompletnie ani nie podnosi się, ani nie opuszcza. Jest to strasznie wkurzające, naprawdę. Znaczy rozumiem, że jeżeli mamy takie zawieszenie, to nie możemy mieć takiej super depresji na początku. Wiadomo, ja to rozumiem wszystko.
ale bądź co bądź, to i tak to wkurza. No 30 tysięcy na minusie, chociaż czemu aż tyle? Że ja z golda nawet nie waliłem. 2900 zrobione i 30 tysięcy? Auto repair? Ja to miałem podstawowe. No to strasznie drugi w utrzymaniu jest ten człowiek w takim razie. Ja rozumiem, że takie zawieszenie i tak dalej, ale no bez przesady. Dobra, kolejnym pojazdem będzie ten Krawagn. No nie wiem, no moim zdaniem on jest za dobry. A poza tym, no to są, tak jak już mówiłem, France, tylko po prostu twardszy. No i tyle. Dobra, ma pana ten czołg tylko 4 artylerie. I co mnie jedno dziwi w tym czołgu, poczekajcie, tylko się wody napiję i wam już powiem. Co mnie jedno dziwi w tym czołgu, ale wam powiem, jak przeładuje i będzie strzelać. Ale mnie wkurza to tu, że tu dostał, zobaczcie, tu jakby dostał już pociskiem takim, no. Ja bym nie chciał czegoś takiego. Wkurza mnie to takie coś. Nie dostałem pociskiem, a aż wiem, że ja się czepiam teraz i tak dalej, ale no. Wiecie, nowy czołg to nie powinien mieć robić. Co tu się rusza tu? Ja. Dobra, zróbmy najniżej jak się da. Ja pierdziele, co to jest? Rosyjscy konstruktorzy o czymś takim marzyli. A zobaczcie, w ogóle jak poruszam A albo D, to wieża też się rusza. A to coś dziwnego chyba. Nie wiem. W radzieckich, w ogóle w jakichś innych czołgach czegoś takiego nie było. Czekajcie. O, to ty mnie zaskoczyli. A na górę? No na górę słabo, bo to jednak Franca, nie? A czy Szwed, no. Francuski Szwed. Aha, czyli ja sam tu pojechałem. 2,75, czyli tyle mówiłem. Czyli się nie pomyliłem. Czekajcie, tu mamy wydmę. Ja bardzo chętnie coś zobaczę. No nie no, aż tak, takiej dobrej depresji to nie ma. Ale i tak to... Nie, te Szwedy to są jak dla mnie po prostu... Za dobre, a po Szwedach ponoć polskie mają wejść. Których i tak nie będę robić. Nie mam zamiaru po prostu. Taki chwyt marketingowy to... Wiecie, o, już coś odbiłem od Leoparda. Aha, ja też się od niego odbiłem. Krawagen też się ode mnie odbił. Mnie tylko bardziej martwi artyleria. Ta wieża jakoś w ogóle się dziwnie... Nie wiem, miała jakieś trochę lagi. Tak rusza. Wyłącz ze tego X-a, chłopie. Jak to brzmi w ogóle? O kurde, dobrze akurat odbił. No dawaj, dawaj. Nie, gdzie on jest dokładnie. W sumie ciężko tu cokolwiek teraz zrobić bez pota. No nie wiem, nie wiem. Powiem teraz, no mówię, że takie OP Szwedy, a nic nie umiesz zrobić, no bo kurde. Trzeba mieć dobrą sytuację, ale poczekajcie. Akurat strzelę. Słyszeliście takie... Takie jakby kota kogoś zażynął. Dziwny dźwięk, naprawdę. A ty co robi? Słuchajcie. No on jest straszny. Jest straszny. Co to jest? To jest naprawdę niefajne. I rozumiem, że... No czepiam się i czepiam, okej. Okay. Ale... Strasznie dziwne. Wiecie, jak magazynek przeładowywuje? To jest takie... I w ogóle, nie? A to... Ten co robi? Wjechał na niego. A ten nie taki... Co to w ogóle jest? Ty? Szwedzkie magazynki jakieś inne. Chodź tu. O kurde. To był ważny strzał. Słuchajcie. Jakby smok jakiś, ty. O kurde, Krawagn. Nie. Teraz dawaj. Teraz. No teraz dawaj. Weźcie tego TVP-ka ode mnie. Chłopy, nie. Mądrze zrobił, że podjechał. Tylko, że... To co on? Ja myślałem, że 3 razy strzelił. No ale jest 3 do 5.
Ale straszny jest ten dźwięk. Bym w nocy tutaj spał teraz, by mi się takie coś włączyło, to ja nie wiem. Jakieś jęki, tak. Co to w ogóle jest? Ale dobrze, no. Niech im tam będzie. Jeszcze jedno, co bym chciał zobaczyć. Nie, tym nie pojadę. Nawet nie myślę, to jest najbrzydszy czołg, jaki istnieje. To jest lodówka. Ale jedno, co bym chciał zobaczyć. Kamuflaże. Biały, standardowy. Ten taki... japońskie mają dość podobne. O, ten jest ciekawy. Ten taki normalny. W sumie też. No, powiedzmy. Całą linię nie mogę wam teraz powiedzieć, jak oceniam, bo nawet nie próbuję grać tymi innymi tirami. Bo na serwerze testowym da się tylko dychami. No, Emily 2. No, to taki krad wagę. Emily 1 też. No nie wiem, nie wiem, nie wiem. Jakoś mnie ta linia po prostu nie ciągnie do tego wszystkiego. Co mogę powiedzieć? No nic, nie będę już przedłużać tego wszystkiego. Moim zdaniem Szwedy nie powinny istnieć w ogóle w tej grze. Aczkolwiek nie uważam, że to są OP gówna. On nie licząc tego, z tym strasznym dźwiękiem działa. Ale no cóż, myślę, że więcej z serwera testowego nie będzie, bo zmiany chyba tylko te największe to jest to dodanie drzewka nowego. Tak więc dzięki za oglądanie i zapraszam do kolejnych odcinków na moim kanale. Cześć!